tak poważny problem ze względu na to, że jest to zakażenie, które nie jest objawowym zakażeniem, ale prowadzi do bardzo groźnego schorzenia, jakim jest nawet marskość wątroby i nowotwór wątroby. W związku z tym należy podjąć wszelakie działania. Jest tu apel do wszystkich, którzy mogą włączyć się do tych działań, by jak najwięcej tych badań było przeprowadzonych. Badań w kierunku HCV, zakażeń HCV. W związku z tak istotnym problemem funkcjonuje w kraju specjalna grupa ekspertów do HCV. Porozumiałam się z przedstawicielami tej grupy i udało nam się wspólnie podjąć decyzję z tą grupą, że w Ciechanowie zostaną przeprowadzone badania w kierunku zakażenia HCV.